kochani, istnieje coś takiego, co się nazywa konformizm. To znaczy, że jak jesteś w towarzystwie innych osób, to się zachowujesz zgodnie z zasadami współżycia społecznego. Czyli jeżeli się znajdujesz, na, powiedzmy, na imieninach, no to chamstwem byłoby, ostatnim chamstwem byłoby nie wypić zdrowia solenizanta lub jubilata. Zależy imieniny to chyba solenizant, tak, solenizant. No, i wtedy należy po prostu wypić jego zdrowie, nie zachować się jak cham jeden i nie wylewać tylko za kołnierz. I dlatego, kochani, wiemy przecież, że to jest najważniejsza rzecz, żeby się zachować tak, żeby temu solenizantowi lub jubilatowi lub jakiemuś innemu sprawić przyjemność. To znaczy, że jak jesteś w czyimś towarzystwie, to się dostosowujesz swoje zachowanie do danej sytuacji. I tutaj starasz się być osobą lubianą, podziwianą, docenianą, zrozumianą, no i zachowującą się normalnie. I dlatego w sytuacjach, kiedy znajdujesz się wśród innych ludzi, to znaczy, że od razu włącza się twój konformizm, czyli wyłącza się twoje myślenie. Czyli wystarczy być w towarzystwie innych ludzi, żeby człowiek przestawał myśleć logicznie, tylko zachowywał się jak palant, bo picie alkoholu w żadnej sytuacji nie może być uznane za logiczną, sensowną, moralną i zdrową działalność. A więc skoro jednak znalazłeś się w towarzystwie i pijesz zdrowie tego solenizanta, to znaczy, że po prostu wszedłeś w stan konformizmu, czyli sam nie myślisz lub sama nie myślisz, tylko się zachowujesz tak, jak to nakazuje inne towarzystwo, czyli twój rozum w tym momencie wyparował razem z sytuacją. Oczywiście mógłbym podać wiele innych sytuacji, na przykład kiedy no chociażby idziecie nad morze, jedziecie i wszyscy się kąpią w wodzie, w morzu. Morze jest akurat cudowne, przepiękna pogoda, cieplutko, na plaży, wszędzie, ale tu wszyscy wpadają, tego towarzystwo wpada na pomysł, żeby wskoczyć do wody. Nie wskoczy, wszyscy wskakują do wody, niezależnie od temperatury tej wody. I wszyscy wskakują, no bo jak to, boisz się wody? Zimna ci, będziesz się wygłupiał? No coś ty, no, tak samo wskoczysz do tej zimnej wody, nieprawda? No. I tutaj bym podał jeszcze jeden przykład, na przykład konformizm to jest chociażby no z tym, chociażby zbraniem małżeństwa, ale to nie dzisiaj, papa kochany, nie dzisiaj.